Stowarzyszenia Lepsze Zakopane, mieszkańcy spod Regii, mieszkańcy Drodzy do Daniela i Przyjaciele i Tatrzańską Izbę Gospodarczą. Jesteśmy tutaj w związku z dzisiaj odbywającą się sesją Rady Miasta, a tak naprawdę punktem 8 programu obrad tej sesji, w której jest odwołanie pana Jacka Kalaty z funkcji przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju w Radzie Miasta Zakopane. Ta sesja chyba przejdzie do historii, dlatego że pan Jacek Kalata prawomocnym głosowaniem został odwołany już z tej funkcji na sesji 30 listopada 2022. Dzisiaj wygląda na to, że po raz kolejny nastąpi, może nie, próba złamania prawa. Dla przypomnienia, 30 listopada doszło do reasumpcji głosowania uchwały dotyczącej odwołania pana Jacka Kalaty. Najpierw w wyniku głosowania została podjęta uchwała większością głosów za odwołaniem pana Jacka Kalaty. Potem o swojej pomyłce w głosowaniu poinformowała pani radna Lucyna Galica-Jurecka. Przeprowadzono reasumpcję głosowania, w wyniku której pan Jacek Kalata nie został odwołany z funkcji przewodniczącego komisji. Tu mieliśmy ogromne wątpliwości co do prawnej strony przeprowadzenia tej reasumpcji i w imieniu naszych stowarzyszeń pismem z 10 lutego 2023 skierowaliśmy do wojewody zapytanie w sprawie dokonania kontroli nadzorczej względem uchwały w sprawie reasumpcji głosowania z 30 listopada. Według nas 30 listopada reasumpcja odbyła się z naruszeniem prawa, a dokładnie statutu miasta Zakopane. W dniu 1 września otrzymaliśmy odpowiedź z Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Proszę o odczytanie. Treść tego pisma brzmi: Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że organ nadzoru dokonał analizy kwestii zasadności przeprowadzenia reasumpcji głosowania w sprawie głosowania nad uchwałą o odwołaniu pana Jacka Kalaty z funkcji przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju. Przeprowadzona analiza pozwoliła na ustalenie, iż w ocenie organu nadzoru brak było dostatecznych podstaw do reasumpcji głosowania, co oznacza, że rzeczona uchwała została podjęta. W związku z powyższym organ nadzoru skierował pismo do burmistrza miasta Zakopanego, informując o tym, że w jego ocenie uchwała w sprawie odwołania pana Jacka Kalaty z funkcji przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju została podjęta i jako taka winna zostać przesłana do organu nadzoru celem dokonania oceny nadzorczej. Pieczątka Rafał Czelacki, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru. Tak więc z tego pisma wynika, iż uchwała z dnia 30 listopada 2022 roku o odwołaniu pana Jacka Kalaty z funkcji przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju jest ważna i obowiązująca i weszła w życie z dniem podjęcia. Pan Jacek Kalata nie jest przewodniczącym komisji od 30 listopada 2022 roku. Dzisiejsze procedowanie uchwały o odwołaniu pana Jacka Kalaty jest kolejną próbą łamania prawa. Proszę Państwa, reasumpcja głosowania i sposób przeprowadzenia tej reasumpcji wtedy 30 listopada to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Mamy w Polsce aferę wizową, może będziemy mieć aferę uchwałową tutaj w Zakopanem. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że wszystkie uchwały w tej kadencji podjęte w wyniku reasumpcji przeprowadzonej tak samo jak ta reasumpcja, która była 30 listopada, są do uchylenia. Co zostanie zrobione w sytuacji, kiedy wyciągniemy wszystkie te uchwały i gdzie pokażemy, w jaki sposób to sparaliżuje i w jaki sposób wpłynie to na funkcjonowania i także sprawy tutaj nas, mieszkańców. W ogóle zastanawiamy się, jak to się dzieje, że w państwie Prawa i Sprawiedliwości dzieje się takie bezprawie w Zakopanem. To jest po prostu skandal.